Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj tak, zanim przejdę do meritum sprawy, chciałbym trochę przypomnieć, bo w swoim czasie robiłem o tym krótki materiał i dzisiaj jest tego finał. I zaraz dojdziemy do meritum sprawy. Zacznę może w ten sposób. Chyba nie jest żadną tajemnicą, że Polska jest chyba jednym z najbardziej homofobicznych krajów w Unii Europejskiej. A nienawiść osób ze środowisk LGBT jest podsycana przez partię rządzącą i media związane z tą władzą. Przez tą aktywną politykę nienawiści wzmogły się ataki na homoseksualistów. Niestety nie można się dziwić, skoro sam nasz rezydent Duda mówił o ideologii gorszej od komunizmu. W swoim czasie też takie wpisy czy wywiady homofobiczne przedstawiali politycy z tak zwanej Solidarnej Polski. To wszystko, co mówię, było wcześniej, dlatego tutaj też przypominam. W jednym z wywiadów Jan Kanathak był gościem Faktu po Faktach u Piotra Kraśki. To było parę lat temu, chyba bodajże 2 lata temu. Polityk straszył sklepami mięsnymi dla środowisk LGBT, które miał widzieć w San Francisco. Na obrońcę sklepów mięsnych przed ideologią oczywiście wylała się fala krytyki. Tak nawiasem rzecz biorąc, odnośnie właśnie tych całych sklepów, no wtedy tam Kanathak, w ogóle co on robił w dzielnicy gejowskiej, to jest inna inszość, ale nie będę tego rozciągał. Na całą tą wypowiedź, tą falę hejtu czy na LGBT, zareagował Michał Kowalówki. To jest asystent posłanki lewicy Darii Gostek-Popiołek. Mężczyzna wspomniał, że wiele lat temu poseł właśnie Kanathak miał składać mu niemoralne propozycje w gejowskim klubie Kicz w Krakowie. Jak wtedy napisał w mediach społecznościowych w ten sposób, po wstrętnych atakach Jana Kanathaka wymierzonych w LGBT+, podjąłem decyzję i w nawiasie nie znoszę hipokryzji i szczucia na mniejszości o ujawnieniu faktu, że przed laty w 2011 roku w krakowskim klubie Kisch Janek, wtedy mi nieznany, wielokrotnie obcesowo nagabywał mnie swoją ofertą seksu oralnego. No i jak było można się spodziewać, Kanathak Solidarnej Polski pozwał Michała Kowalówkę za wpis, w którym Kowalówka zarzuca Kanathakowi, że wiele lat temu w gejowskim klubie w Krakowie Kanathak zaproponował Kowalówce, że mu obciągnie. I na właśnie teraz na dniach
zapadł wyrok w tej całej sprawie. Oczywiście w tych mainstreamowych mediach o tym wam nie powiedzą, no bo jakżeby inaczej. Sąd rozstrzygnął, czy Kanthak chciał zadowolić oralnie działacza lewicy. Także jak mówię, zapadł wyrok i do tego właśnie zmierzam. I Kowalówka opublikował w mediach społecznościowych, napisał tak: mam wyrok. Sąd uznał mnie dziś za niewinnego względem zarzucanych mi czynów. Przekazał w mediach społecznościowych Michał Kowalówka. No i oczywiście podziękował również za wsparcie. Także partia Kakao Ziobry no, jest w małych kłopotach. Kanthak przegrał proces o seks oralny w toalecie w krakowskim klubie. I powiem wam, z jednej strony no, to był taki mały błąd Kanthaka, bo zamiast klubu dla gejów mógł odwiedzić, nie wiem, na przykład seminarium dla księży. Bo miłość tak naprawdę no, lubi ciszę. I tak podsumowując, oby propozycja, jeśli oczywiście takowa była, bo nie mi to osądzać, a tego nie udowodniono, rzutowała na opinię Kowalówki, no bo no nie byłoby tak, ale takiej oferty tak naprawdę nie składa się chyba przypadkowym ludziom, więc sąd musiał przeprowadzić śledztwo, zebrać dowody. Być może również sprawa mogłaby grozić, nie wiem, wybuchem skandalu politycznego w środowisku elit czy liderów, co rzutowałoby na, no nie najlepiej, na bliskich ludzi Ziobry, biorąc pod uwagę całkowitą ignorancję Ziobry jako prokuratora generalnego w sprawie głębokiego kryzysu praworządności w czasie obostrzeń, brak reagowania na przestępczą działalność Szumowskiego, Niedzielskiego. No tutaj już nie chcę wchodzić w tą, że tak powiem, głębszą politykę. Chyba można śmiało powiedzieć, że seks oralny to jest taka bułka z masłem wobec tego całego zła, które tolerował Ziobro, a mianowicie bezobjawowych zgonów, eksperymentów, obostrzeń i tego typu spraw. No, zresztą sprawa Ziobry to jest w ogóle na inny temat. Okej, podsumowując. Rok czy tam dwa lata temu Jan Kanthak z Solidarnej Polski pozwał Michała Kowalówkę z Krakowa za wpis, w którym ten zarzucił Kanthakowi, że wiele lat temu w gejowskim klubie w Krakowie poseł Solidarnej Polski zaproponował Kowalówce, mówiąc wprost, soczyste obciąganie. Kowalówka poinformował na Twitterze, że Kanthak właśnie przegrał ten proces. No cóż, wnioski chyba pozostawię każdemu, niech sam wyciągnie z tego wnioski, czemu sąd no nie ukarał Kowalówkę za ten wpis. No, widocznie miał ku temu chyba jakieś powody. Także moi drodzy, dzisiaj tak lajtowo, oczywiście piszcie, co wy o tym myślicie. No, dla mnie osobiście sprawa jest oczywista. Także trzymajcie się, pozdrawiam i do następnego filmiku. Cześć!
nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali. Because this is really the problem of current days and also especially we have for example common in my opinion I can tell you very this is my own experience, yes.